W dniu dzisiejszym mamy rozpoczęcie sezonu motocyklistycznego 2022 rok. Robimy go z naszą grupą MC Crew. Przy okazji jeszcze udało się połączyć to tak, że mamy też i zbiórkę krwi. Jak wiadomo, ta krew też jest zawsze potrzebna. Mamy około 6 miesięcy. Sami się nie spodziewaliśmy, że będzie taki dobry odzew, jeżeli chodzi o nasze miasteczko. Z tego względu, że u nas nigdy nie było stricte grupy motoryzacyjnej, która by zrzeszyła fanów samochodów i motocykli też. Bo u nas w grupie możesz znaleźć samochody klasyczne, możesz odnaleźć samochody tuningowane, czy nawet i przysłowiowe, w cudzysłowie, gruzy, tak? Czy też i seryjne auta. Nam chodziło o to, żeby ktoś, kto ma czy pojęcie, czy po prostu się tym w ogóle interesuje, mógł przyjechać i zobaczyć, tak? Czyli poznać nas, czy będzie odpowiadało nasze, czy nasze towarzystwo i tak dalej. No i przeważnie ci tacy ludzie zostają i podzielają tą pasję, tak? Coraz na przykład więcej osób udaje nam się w grupie zarazić tym, że przyjeżdża powiedzmy raz na spot jeszcze te auto, czy seryjne, cokolwiek innego, drugi raz przyjeżdża się seryjne. Za trzecim spotem już widzimy, że z tym autem coś się próbuje się robić. Z początku jakieś dokładki, cokolwiek innego, czyli ten tunik się rozpowszechnia też. Co nas cieszy, no bo nie ma co ukrywać, auta są po to, żeby też nimi się bawić. Otwieramy się oficjalnie sezon, jest już i pogoda, można zmieniać przysłowiowo kapcie na letnie, jak to u nas się i mówi. Aktualnie mamy godzinę, nie wiem, tak chyba 13, jeżeli się nie mylę. Wszystkie auto dojadą do godziny 15, więc wszystko będzie zapełnione. O 15:30 otwieramy to oficjalnie, czyli będzie burmistrz, wręczymy im mały upominek od nas. Bo nie będę ukrywał, urząd miasta czy urząd gminy bardzo pozytywnie do tego podeszły. Bardzo nam pomogły też. Przy okazji, jeżeli ktoś przyjeżdża, złożyło się tak, że bus, w którym można oddać krew, jest od godziny 9 do godziny 15. Więc każdy chętny idzie, oddaje, moja grupa, praktycznie wszyscy poszli oddać krew. No jestem, to można powiedzieć, częścią ekipy, no i uważam, że no warto pomagać, tak? Mamy dzisiaj miejsce dla dzieciaków. Mamy miejsce dla osób, które się interesują nie tylko motoryzacją. No i fajna okazja, żeby po prostu pomóc komuś, tak? Bezinteresownie. Myślę, że każdy powinien chociaż na chwilę wpaść, obejrzeć, co tutaj jest, czego tutaj nie ma. No i no, dosyć ciekawie. Fajnie, że udało się zorganizować ambulans. No jak widać, udało się też oddać krew. Myślę, że przede wszystkim pomagać. Na dzisiejszej akcji oddało 27 osób, zgłosiło się 29, oddało 27. Jest to bardzo ładna akcja, także bardzo cieszymy się, że tyle osób chciało oddać krew i wspomóc innych. I zapraszamy wszystkich do oddziału Białej Podlaskiej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do godziny 12:30 jest rejestracja krwiodawców. Zapraszamy wszystkich, czy do oddania krwi, czy do oddania osocza. Będziemy oczekiwać. Spoty mamy równo co 2 tygodnie. Z początku były tylko w Międzyrzecu, ale to wiadomo, był jeszcze ten sezon zimowy, tak? Nie chcieliśmy gdzieś tam czy jechać dalej, tak dalej, no bo to gdzieś było czy zimno, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony pod względem, że mimo, że było zimno, tak dalej, sporo osób się pojawia na tych spotach. A teraz przyjęliśmy formułę taką, że co 2 tygodnie jesteśmy w innym mieście, w naszym okolicach. Z tego względu, że mamy osoby z Międzyrzeca, mamy osoby z Radzynia, mamy osoby z Siedlec, Łosic, Łukowa. Czyli chcemy zrobić tak, żeby chociażby ktoś raz miał blisko, tak? Na tych spotach to się dzieje, to ludzie na tych spotach. Przyjeżdżamy, czasami się postrzega z wydechu, cokolwiek innego. Nie jest to takie chamskie po prostu, żeby komuś to przeszkadzało. Spoty są po to, żeby ktoś, jak ktoś chce nas czy poznać cokolwiek innego,
przyjechał, tak? Pogadał z nami, wiele osób przyjeżdża i potem podejmuje decyzję, żeby dostać się do naszej grupy. Więc na tym to polega. To jest po prostu, może inaczej, też chcemy pokazać, że tuning auta to nie jest wsadzenie sobie tam powiedzmy, nie wiem, gwóźdź czy wydech cokolwiek innego, tak? Że to jest też i pasja, ale to też chodzi o to, żeby pokazać, że pasja motoryzacją to nie jest też chamskie ściganie się, czy łamanie przepisów, tak? Żeby przekonać ludzi, że to no, też jest hobby, tak?